Za chwilę rozdamy nagrody. Mistrzem Polski Łukasz Istepski, okręg Biała Podlaska. Waldemar Piszczała, okręg Piotrów, Trybunalski. Rafał i Arek Wrona, okręg Wrocław. Małgorzata Radosław Mroczka, okręg Rzeszów. Ryszarda Kucińska, Marcin Chmielewski, okręg Płock. To pani Grażyna i Leszek Nowak, okręg Śląsk-Wschód. A Dominik i Mariusz Dobrzański, okręg Biała Podlaska. Pani Blanka Palarska, okręg Wrocław. Państwa bardzo serdecznie na 71. ogólnopolskiej wystawie gremii pocztowych. Bardzo się cieszę, że w końcu mogliśmy zorganizować wystawę ogólnopolską bez ograniczeń związanych z koronawirusem, bez tych reżimów sanitarnych. Życzę nam wszystkim, aby ta normalność sprzed pandemii, która do nas wróciła, została z nami na stałe. Za chwilę rozdamy nagrody za rok 2022. Loty w ubiegłym roku, a w szczególności loty gołębi młodych, w niektórych okręgach okazały się bardzo wymagające, chociaż były przeprowadzane przy bardzo dobrych warunkach atmosferycznych. Wpływ na to mogła mieć trwająca za naszymi wschodnimi granicami wojna na Ukrainie, która mam nadzieję zakończy się jak najszybciej, a nasi przyjaciele, hodowcy z Ukrainy będą mogli, tak jak my, czerpać satysfakcję z lotów gołębi pocztowych. Mamy dzisiaj bardzo dużo nagród do rozdania, ponieważ doszło po 7 nagród w każdej kategorii, dlatego nie będę przedłużał Państwu. Życzę Państwu, wszystkim hodowczyniom i hodowcom w Polskim Związku Hodowców Gołębi Pocztowych wszelkich pomyślności w tym roku, dużo zdrowia, szczęścia dla Was, dla Waszych rodzin, pokoju, miłości i zawsze udanych lotów. A teraz przekażę mikrofon mojemu koledze Markowi, który poprowadzi dla nas ceremonię rozdania nagród Mistrzostwa Polski. A ja dziękuję bardzo. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję za zaufanie Panu Prezydentowi. Postaramy się wspólnie z należytą godnością, odpowiednimi fanfarami i Państwa uznaniem rozdać nagrody za sezon 2022. Tradycyjnie zaczynamy od kategorii najlepszych z najlepszych, czyli kategorii Generalnego Mistrzostwa Polski. Mistrzem Polski w kategorii Generalne Mistrzostwo Polski w sezonie 2022 został Łukasz Izdebski, okręg Biała Podlaska. Pierwszym wicemistrzem Ryszarda Kusińska, Marcin Chmielewski, okręg Płock. Drugim wicemistrzem Adam i Stanisław Kopytko, okręg Opole. Mistrzem Polski w kategorii A został Waldemar Piszczała, okręg Piotrów, Trybunalski. Dekoracji dokonuje pan prezydent Polskiego Związku i pan prezydent Związku Niemieckiego. Pierwszym wicemistrzem w tej kategorii został Marcin Marciniak, okręg Konin. Gorące brawa. Thank you.
Mistrzem w kategorii B, czyli kategorii średniego dystansu, został Rafał i Arek Wrona, okręg Wrocław. Gorące brawa. Pierwszym wicemistrzem Jarosław i Marian Andrzejak, okręg Leszno. Drugim wicemistrzem Robert Sokołowski, okręg Wrocław. Pierwszym przodownikiem to Zbigniew Kociuba, okręg Legnica. Mistrzem Polski w kategorii C, czyli naszego dalekiego dystansu, została spółka Małgorzata Radosław Mroczka, okręg Rzeszów. Pierwszy wicemistrz to Kamil Rafał, okręg Lublin. Drugi wicemistrz Wiesław Przemysław Mielczarek, okręg Częstochowa. Pierwszy przodownik Witek Łukasz Kamil i Dawid Rafał, okręg Kielce. Drugi przodownik to Andrzej Warchoł, okręg Rzeszów. Mistrzem Polski w kategorii maraton została spółka Ryszarda Kucińska, Marcin Chmielewski, okręg Płock. Gorące brawa. To już druga szarfa dla tej spółki. Pierwszym wicemistrzem został pan Adam Stanisław Kopytko, okręg Opole. Drugim wicemistrzem pan Dawid Salomon, okręg Kielce. Mistrzowie zostali nagrodzeni. Gorące brawa. Mistrzem Polski w kategorii supermaraton została spółka pani Grażyna i Leszek Nowak, okręg Śląsk Wschód.
Pierwszym wicemistrzem został Bogumił Kubica, okręg Bielsko-Biała. Drugim wicemistrzem pan Marcin Kaczmarczyk, okręg Warszawa. Mistrzem w kategorii młode został pan Dominik Mariusz Dobrzański, okręg Biała Podlaska. Pierwszym wicemistrzem pan Krzysztof Zerzoń, Śląsk Południe. Drugim wicemistrzem został pan Marek Matkowski, okręg Piła. Mistrzem Polski w kategorii młodzieżowej Mistrzostwo Polski Gołębi Młodych została pani Blanka Palarska, okręg Wrocław. Pierwszym wicemistrzem Daria Kumala, okręg Kraków. I drugim wicemistrzem Bartłomiej Ziętara, okręg Kraków. Podobcy, targi Gołębi w Katowicach dobiegają końca. Te trzy dni, czyli piątek, sobota, niedziela właśnie się zakończyły. My przejdziemy tylko po targach, żeby pokazać wam, jak mniej więcej wyglądają te targi. No w sumie już z zakończenia, nie ma tutaj co zobaczyć. Sami byliście, widzieliście, jak wyglądają wystawcy, gdzie mogliście po prostu spędzić te trzy dni. Widzimy pana Jurka Koźlika, który po prostu już składa klatki. Panie Jurku, jak targi? Te targi były udane? Targ był wyjątkowo udany. Po pierwsze, przepiękna pogoda zimą, która ściągnęła tłumy ludzi. Długi weekend związany z trzema królami. Także kolejni kibice przyjechali, kolejni hodowcy. Natomiast obiekt, w którym się znajdujemy, naprawdę spełnia wymogi naprawdę światowego standardu. Także fama poszła w kraj, więc wiele ludzi przyjechało na tą wystawę. Natomiast w piątek frekwencja była największa chyba w historii. Ze wszystkich piątków w historii tych wystaw. Sobota również bardzo dużo ludzi. No niedziela wiadomo, to już jest krótki dzień.
Tych ludzi trochę mniej, ale mimo to do samego końca tych zwiedzających tutaj mamy dość, nie? Dokładnie tak. My idziemy, panie Jurku, kawałek dalej, żeby zobaczyć, jak inni wystawcy. A jesteśmy w kontakcie. Najlepszego. Jeżeli chodzi o wystawców, jeszcze jakbyście zobaczyli, no wszystkie stoiska są rozbierane. Nawet gdybyśmy mogli odwrócić się kamerą o 180 stopni, pójdziemy do marki jeszcze Goldberg. Zobaczymy, czy Krzysztof Szkolny jest równie zadowolony z targów. Ja tylko dodam, że marka Krzysztofa Szkolnego, a dokładnie Goldberg, jest marką, która również była bardzo mocno obleganym stoiskiem. Krzysztof, mistrz Polski, hodowca, który przede wszystkim osiąga super wyniki. Krzysztof, targi Expo Gołębie 2023. Jak ty oceniasz jako hodowca, który już drugą edycję z marką Goldberg reprezentujecie swoją firmę na targach? Targi bardzo fajne, dużo hodowców, wielu hodowców z Polski, nie tylko. No, można powiedzieć, że bardzo fajna impreza. Udało się, to bo dwa lata chyba nie było, nie? Prawie że przez pandemię. Widać, że praktycznie od 3 lat praktycznie te same twarze, także to szczepienie na COVID działa, widać, pomogło. No i to mam ci powiedzieć. Że ty... Krzysztof, ty jako właściciel marki Goldberg, osoba, która przede wszystkim stworzyła markę bardzo mocno na rynku polskim pod tym kątem, że tą markę odkupiłeś, powiedz, uważasz to za kolejną edycję prowadzenia swojej firmy bardzo pozytywnie, czy w jaki sposób ty mógłbyś ocenić to, co przez te dwa lata pokazaliście na rynku polskim? No, mogę powiedzieć, że mogę to ocenić bardzo dobrze, no bo jednak po zmianie tej oprawy, jeśli chodzi o poprzednią markę GPS, a teraz Goldberg, no to same pozytywy. Bardzo fajnie, no jest wielu hodowców, którzy super lotują na tych karmach. Mogę tutaj napomnieć, że w tym roku mistrz Polski, nie, wicemistrz Polski, przepraszam, bo bym mistrza Polski obraził. Marcin Marciniak, chłopak drugi wicemistrz Polski, tak, numer dwa w Polsce w kategorii A. Leciał na mojej karmie, tam go prowadziłem na suplementacji. Także jest jeszcze wielu, czwarty chyba w Polsce, w młodych tak samo. Chłopak, tylko zapomniałem nazwiska, nie chcę skłamać. Także bardzo dobrze, no rozwijamy się do przodu cały czas i tyle, no. Jeśli chodzi nie tylko o Polskę, bo też za granicą mocno działamy, także jest dobrze, no. Tak. Okej, wielkie gratulacje dla ciebie, a my idziemy po prostu kawałek dalej. Dziękuję. Także hodowcy. Targi uważam za bardzo, bardzo mocno udane. Na dzień dzisiejszy no nie ma, mi się wydaje, co pokazywać zbyt więcej, jak tylko to, że możecie zobaczyć wózki jeżdżące i osoby, które składają swoje stoiska, które reprezentowały dane marki i firmy w 2023 roku. Zapraszamy Was na targi już 2024 za rok. My jako firma Pigebook robiliśmy taką oprawę medialną przez te 3 dni targów i mogę tylko powiedzieć tyle, że były to bardzo 3 dni wyczerpujące, choćby nawet to, co Zbyszek Oleksiak też powiedział, że to był jego sezon życia pod kątem sprzedaży, bo nie zostało dosłownie ani jednego hodowcy gołębia, więc to świadczy tylko i wyłącznie o tym, że są hodowcy, którzy wyjeżdżają z tych targów faktycznie zadowoleni. Wy jako hodowcy macie kupić super gołębie, hodowcy przywożą tu to, żeby faktycznie te gołębie, które mogą sprzedać z firmy, tak jakby nawet marka Bugała Jet, uważamy za kolejną edycję bardzo udaną, ponieważ faktycznie jest to marka dopiero od 3 sezonów dostępna na rynku polskim i tylko mogę powiedzieć, że jesteśmy super, super zadowoleni. Także hodowcy, dobry lot i zapraszamy na edycję 2024 do targów w Katowicach na udaną naprawdę na pewno imprezę, jeżeli mam ocenić z tego roku. Dobry lot hodowcy i zapraszamy Was do oglądania kolejnych materiałów wideo, bo za niedługo dobijamy do 20 000 subskrypcji. Także hodowcy, dobry lot.